Dzień dobry, Krzysztof Chomicz. Witam Państwa w poniedziałkowym programie Kontrast Plus, a naszym gościem jest Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam pana, witam państwa. Panie burmistrzu, zaczniemy od najgorętszego tematu. Jak wygląda sytuacja epidemiczna w państwach Gminie, gminie Białobrzegi? No jak spojrzy się na mapy, to nasz region, w ogóle radomski, ale i powiat białobrzeski jest dosyć, no taki powiedziałbym negatywnie przedstawiony na tych, na tych mapach. I rzeczywiście mieliśmy dużo zakażeń, mieliśmy kilka zgonów, natomiast jeśli chodzi o samą gminę Białobrzegi, no te liczby są znacznie mniejsze, to jest kilkanaście zachorowań i zgonu chyba nie mieliśmy, więc więc troszkę to wygląda, wygląda lepiej. Niemniej jednak no, sytuacja była dosyć poważna, była mówię, bo w tej chwili już to troszkę się uspokoiło, to dynamika zachorowań jest, jest, jest mniejsza. Natomiast mimo wszystko jesteśmy powiedziałbym pod specjalnym nadzorem i, i i dmuchamy na zimne. Wszelkie środki ostrożności gmina wprowadziła, na przykład urząd gminy działa w trochę innym trybie, tak? Tak, no tutaj dla mnie, jako burmistrza, jest najważniejszą rzeczą to jest zapewnienie ciągłości pracy wszystkich instytucji, które mi podlegają, bo jeżeli one nie będą pracować, to nie będzie pracować wokół nich mnóstwo podmiotów. Więc to jest najważniejsza rzecz zapewnić tą ciągłość, i póki co się, się udaje, ale wymagało to działań organizacyjnych. Które wprowadziliśmy i które na razie się sprawdzają. Panie burmistrzu, chciałem zapytać o budżet gminy. Jak on się zmieni, jeśli patrząc także na te planowane wcześniej wydatki, ale także na te obecnie, na które trzeba wydawać pieniądze, które wcześniej się nie zaplanowało? No niestety kryzys już widzimy, że troszkę dotyka budżet samorządów i nie inaczej jest z naszym budżetem. Wpływy z PIT-u mamy za marzec mniejsze o około 260 tysięcy. Więc obserwujemy teraz kwiecień i zobaczymy, czy ta tendencja się utrzyma. Jeżeli się utrzyma, no to te wpływy mogą się być mniejsze od, od planowanych nawet o, o kilka milionów złotych. To by była sytuacja dosyć poważna, jeśli chodzi o nasz, nasz budżet. Dlatego obserwujemy to i być może w czerwcu, w lipcu podejmiemy decyzje dotyczące zadań inwestycyjnych, które będziemy, które mieliśmy realizować w tym roku, dużym prawdopodobieństwem muszę powiedzieć, że te inwestycje, które nie są dofinansowane ze środków zewnętrznych po prostu nie będą zrealizowane. To są inwestycje na około właśnie 1,5-2 miliony złotych, więc to i tak by było dobrze, jeżeli udałoby się zbilansować budżet wykonując tylko taki, taki krok. Zobaczymy jak do tej pory mówiliśmy, że rzadko używaliśmy słowa w tych poprzednich latach oszczędności tak w tym roku i być może w następnym to słowo oszczędności będzie nam dosyć często towarzyszyło. No nie Niestety było dobrze, jest troszkę, troszkę gorzej, trzeba sobie radzić, ale myślę, że, że jesteśmy w stanie sobie i z tym poradzić, bo i tak te inwestycje, które są dofinansowane z zewnątrz, one są bardzo duże i one e, chcemy, żeby były wykonane i będą wykonane. 260 tysięcy z samego podatku to nie ma taka kwota, jak wystarczyła na budowę Bulwarów niedawno oddanych. Prawda? Dokładnie, to są mniej więcej taka kwota. To jest to jest tak, żeby uświadomić mieszkańcom, to jest no, brak jednej ulicy, prawda, którą mieliśmy wykonać w tym roku, nie wiem, w Brzeźcach, w Suchej. Czy, czy w samych Białbrzegach. To, to właśnie taka, taka droga nam w tej chwili uciekła, można by powiedzieć, tak. No ale to takie są skutki tej pandemii, tego kryzysu gospodarczego i oby tylko takie były. Jak wygląda wsparcie, które gmina otrzymuje i otrzymuje, Jak, w jakim wymiarze? Nie no, na dzień dzisiejszy nie otrzymuje gmina żadnego, żadnego wsparcia. Czekamy troszkę na ustalenia rządowe w sprawie tarczy dla samorządów. Wiem, że jakieś rozmowy na, na szczeblu tym samorządowo-rządowym trwają w tym, w tych tematach. Ciekaw jestem ustaleń, no bo rzeczywiście samorządy będą miały problemy. My przypuszczam sobie poradzimy, bo, bo gdzieś tam i te zdolności zaciągania zobowiązań mamy mamy jeszcze na, na, na bardzo dobrym poziomie, więc y, możemy sobie poradzić. Natomiast y, spadek inwestycji spowoduje, że będzie pracy mniej. Jeżeli będzie pracy mniej, to przedsiębiorcy będą zwalniać ludzi. Zaczyna się kula śniegowa robić i niestety możemy, y, możemy może się pogłębić ten kryzys y, krajowy po prostu. Ale Gmina już zaproponowała rozwiązania dla przedsiębiorców. Tak, no my mimo, że sami będziemy borykać się z jakimiś problemami, to zaproponowaliśmy taki pakiet pomocy dla przedsiębiorców naszych białobrzeskich, I bo na przedsiębiorców zawsze gmina mogła liczyć. Zawsze nigdy nie spotykaliśmy się z jakimiś odmowami sponsorskimi. Wiele imprez mogliśmy zorganizować dzięki naszym przedsiębiorcom tylko i wyłącznie. I to imprez rangi ogólnopolskiej czy nawet międzynarodowej, jak Mistrzostwa Świata w Tańcach. Dlatego y, uważam, że wtedy my ich potrzebowaliśmy, oni teraz potrzebują nas i dlatego taki pakiet stworzyliśmy. On się składa z trzech elementów. Które, z których, no, dlatego z trzech, żeby różny wachlarz przedsiębiorców mógł z tego, z tego skorzystać. I już w tej chwili powiedziałbym, jest jakieś zainteresowanie. Tą pomocą. Oczywiście ona jest na miarę naszych możliwości, bo nie oszukujmy się, my nie zrekompensujemy wszystkich strat przedsiębiorcom, ale z podatku od nieruchomości możemy zwolnić i takie działania będziemy prowadzić. Dużo wniosków już wpłynęło na ten temat? Wpływają wnioski, dużo telefonów w tym, w tym zakresie, i, i czekamy na te też oficjalne, bo na razie przedsiębiorcy pytają. Ten okres jeszcze jakby zaległości w, w podatku od nieruchomości jeszcze się nie rozpoczął, więc musimy, w niektórych pakietach on musi nastąpić, żeby z nich skorzystać, więc musimy na to poczekać, ale już pytają przedsiębiorcy i my służymy wszelką, wszelką pomocą, żeby wyjaśnić i wypełnić nawet te dokumenty, które trzeba tam złożyć. Wróćmy na chwilkę do tych inwestycji, jeśli chodzi o miejsko gminy Ośrodek Kultury, termin 2021, druga połowa roku nie jest zagrożony? Nie, nie jest zagrożony, przetarg ogłosimy prawdopodobnie w lipcu, troszkę przeciągają się te Procedury przetargowe, ale troszkę zmian jeszcze wprowadzamy do projektu i ten termin. Tutaj za długo walczyłem o ten dom kultury. Szczerze mówiąc, powiem, żeby, żebyśmy to odpuścili. To jest dla nas strategiczna inwestycja, bardzo długo na nią czekamy, więc. Zresztą dofinansowana jest przez samorząd województwa mazowieckiego w 60 ponad%, procentach, więc trudno z takich pieniędzy zrezygnować, dlatego on będzie zrealizowany na pewno w, na, w następnym roku. Kończymy dzisiaj kanalizację też trwała modernizacja oczyszczalni ścieków. Czekamy też jest kilka wniosków złożonych też do różnych instytucji o dofinansowania, więc jeżeli otrzymamy pieniądze zewnętrzne. Musimy znaleźć swoje, żeby dołożyć i te zadania zrealizować. I tych środków zewnętrznych nie zmarnować. Nie zmarnować, bo dzisiaj każdy pieniądz jest na wagę złota. No jasne, panie burmistrzu. Chciałem zapytać o przedszkola i żłobki. Gminne żłobki i przedszkola będą otwarte po terminie przewidywanym. Będą otwarte na pewno, natomiast żeby je otworzyć, trzeba się dobrze przygotować do tego. To nie może być tak, że z dnia na dzień, prawda, otwieramy na hura, prawda i wpuszczamy dzieci. To są nasze dzieci, yy, nasze pociechy i żebyśmy otworzyli żłobki przedszkola, musimy być do tego bardzo dobrze przygotowani pod względem właśnie tym sanitarnym, bo to nie jest, to nie są żarty i ja nie pozwolę na to, żebyśmy otworzyli tylko dlatego, żeby otworzyć i się pochwalić, prawda, że my jesteśmy tacy sprawni i, i w przeciągu dwóch dni potrafimy się zorganizować. Nie, nasze przedszkola są dosyć dużymi jednostkami, tam jest ponad 100 dzieci w każdym. Więc żeby, żeby to otworzyć musimy się do tego przygotowywać. I dlatego daliśmy sobie czas do 24 maja, żeby Przygotować się pod tym, pod tym względem. Tutaj, jeśli chodzi o naszych dyrektorów, byliśmy zgodni co do tego, że potrzebujemy więcej czasu, żeby to dobrze przygotować. I mam nadzieję, że właśnie w czerwcu być może uda nam się otworzyć. Natomiast też podkreślam, nic na siłę. Jeżeli będziemy pewni, że jest to bezpieczne, to otworzymy. Jeżeli nie, zostawimy to i y, poczekamy jeszcze, jeszcze jakiś czas. Ostrożność jest wymagana, bo to taka dosyć delikatna materia, małe dzieci, ciężko je y, upilnować, a czasem ciężko też upilnować mieszkańców. Tutaj chciałem wspomnieć o y, targowisku miejskim, otwartym już ponad miesiąc temu. Tutaj w Ladomiu y, Sanepit już wyraził obawy, czy nie trzeba będzie zamknąć targowisk po tym, co, y, co się dzieje. Czasem jaka jest sytuacja w targowisku miejskim w Białobrzegach? <laughs> Targowisko funkcjonuje i tutaj yy... Mieliśmy dylemat, tak. Czy, czy rzeczywiście otworzyć to targowisko, i y, czy, czy jednak trzymać się to, to w zamknięciu. I zawsze w takiej sytuacji staje się przed, przed właśnie takim dylematem. Zdecydowaliśmy się uwolnić to, ten handel na, na powietrzu. On, on jest na powietrzu i może dlatego. Też uwolniliśmy go w momencie, kiedy rząd wprowadził obowiązek noszenia maseczek. Y, więc y, doszliśmy do wniosku, że no spróbujmy, jak to będzie, będzie działać. Muszę powiedzieć, że targowisko jest pełne, pełne ludzi, pełno, pełno handlujących i też nie ma się co dziwić, bo, bo to są mali przedsiębiorcy, którzy mają, muszą mieć z czego, z czego żyć, więc to jest ta druga strona tego medalu też duży, duży nacisk, dużo, dużo sygnałów, że, że otwórzcie to. No i zdecydowaliśmy się otworzyć. Tak? Jak to funkcjonuje? Na dzień dzisiejszy nie mamy głosów w Stanepidu żeby był jakiś, jakiś problem. Wiem, że te maseczki tam funkcjonują, rękawiczki funkcjonują. Natomiast jak wszędzie znajdą się osoby, które nie przestrzegają tego, które do, w ogóle do pandemii podchodzą dosyć luźno powiedziałbym. No ale no wszędzie Znajdą się takie osoby, i trudno, żebyśmy przez jedną czy przez kilka tego typu występków no, jakoś radykalnie zmieniali swoje decyzje. Jeżeli oczywiście będzie takie zalecenie, no to zamkniemy to targowisko. Tak? Natomiast mam nadzieję, że nie będzie tak, bo, bo ci ludzie z czegoś muszą żyć, rolnicy i tak są w bardzo ciężkiej sytuacji ze względu na suszę. I, yy, i nie mają jeszcze gdzie zbyć tych swoich, yy, swoich zapasów, swoich, swoich plonów, yy, stąd ta decyzja po prostu. Właśnie panie burmistrzu, wspomniał pan o suszy, czy gmina można już powiedzieć, że liczy straty spowodowane przez warunki atmosferyczne? Wnioski można już składać do, do gminy w tym zakresie, pewnie będzie w jakimś niedługim czasie powołana komisja do szacowania tych, tych szkód no niestety robi się tak, że co roku taka komisja jest powoływana i to jest po prostu smutne, ale niestety patrząc na zmiany klimatu chyba 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 właśnie będzie to cykliczne niestety. No i rolnicy no niestety ucierpią. Cała, 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 ta gospodarka w tym zakresie rolna ucierpi. No i znowu pewnie ceny płodów rolnych pójdą, pójdą do góry. Dlatego to targowisko być może jest takim wentylem bezpieczeństwa dla tych ludzi, którzy muszą zarobić, żeby przeżyć. Przejdźmy może do nieco bardziej optymistycznych tematów. No właśnie, ostatnio, <laughs> ostatnio wydał pan nowe wydanie z powiatu białobrzeskiego, tak? Tak, Proszę przewodnik mówić. turystyczny. Ja z wykształcenia jestem geografią, więc param się takimi, takimi rzeczami. To jest moja kolejna książka. Przewodnik turystyczny powiat białobrzeski. Jest to bezpłatne wydanie, więc kto by chciał, to zapraszam do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach. Będzie można czy do mnie bezpośrednio, zgłosić się o, o tą książkę. Trzecie wydanie już, po 10 latach wznowienie. od pierwszego wydania okazuje się trzecie wydanie. Mam nadzieję, że interesujące i, i wzbogacone o nowe zdjęcia, nowych autorów zdjęć. Chyba fajnie wydane i, i, i zachęcam do tego, żeby, żeby Hmm, zdobyć tą książkę, no ale po zdobyciu, żeby przyjechać do ziemi białobrzeską i ją, i ją zobaczyć, bo to piękny teren. Chyba nie, nie są tam tylko ujęte przyrodnicze walory, ale także... Nie, wszystko, to, od przyrody do turystyki, do kultury, do, do wszystkiego, cokolwiek może być atrakcją turystyczną jest tam, jest tam opisane I, i mam nadzieję, że to spowoduje, że ta turystyka na ziemi białobrzeskiej jeszcze... Jeszcze bardziej y, pójdzie, pójdzie do przodu. Także y, zachęcam i zapraszam do Białorusi. Aby poszła i abyśmy jak najszybciej mogli się cieszyć z tych uroków w ziemi. No robić. właśnie, żebyśmy mogli popływać kajakiem. Chociaż kajakami można pływać, bo, bo tak jest w rozporządzeniu. Dwójka osób może przebywać na kajaku i widzę, że spływy kajakowe odbywają się jeszcze nie w takim zakresie, jak to, jak to, jak to się odbywało wcześniej, ale, ale jest. Bardzo dużo osób jeździ na rowerach. Bardzo dużo osób, widzę, zaczyna biegać, więc no mam nadzieję, że to wszystko zacznie powolutku wracać, wracać do normy, bo sam na miejscu nie mogę usiedzieć, więc też, też chciałbym gdzieś wyjść, pobiegać, po, pojeździć na rowerze, chociaż czynię to, ale w odludnych miejscach. Oby jak najszybciej było to możliwe, tak jak dawniej, panie burmistrzu. Tak Pięknie dziękuję państwu za rozmowę. Moim i państwa gościem był dzisiaj Adam Bolek, burmistrz miasta gminy Obrzegi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A Państwa zapraszam już jutro o 8.15. Do zobaczenia, Krzysztof Chowicz.